Hej kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, po raz kolejny na moim kanale. Jeżeli nie po raz kolejny, to witam wszystkich widzów nowych. Dzisiaj przychodzę do was z zakupami, mam 2, 4, 5, 6, 7, 8 produktów. Mogłam to połączyć z haulem, który był niedawno, ale nie sądziłam, że jeszcze coś w tym miesiącu kupię, a wolę wam to pokazać, póki to mam, bo potem zapomnę i po prostu gdzieś tam już będzie w użyciu i to wam tego nie pokażę. Jak widzicie, za mną troszeczkę się pozmieniało. Przepraszam za to. Troszeczkę się pozmieniało, ponieważ tutaj sobie postanowiłam rozwiesić moją biżuterię, którą czasami po prostu rano śpiesząc się, nie chcę się jej wyciągać z tych pudełek, w których ona normalnie mieszkała, i wisi sobie teraz tutaj, żeby... I wisi sobie teraz tutaj, żebym codziennie rano mogła o niej pamiętać. Także mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. I przechodząc do rzeczy. Pierwsza rzecz to jest coś, co chyba najbardziej się z tego cieszę, ponieważ wydawało mi się, że już tego w Rossmanie nie ma, nie mogłam tego znaleźć, a się okazało, któraś z was mi dała znać, że po prostu w innym miejscu trzeba tego szukać. To jest oliwka do ciała z firmy Baby Dream, rossmanowskiej serii. Jest to olejek do pielęgnacji ciała dla kobiet w ciąży. Nie jestem w ciąży, od razu tutaj wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości ucinam. Ale dlaczego ja się zainteresowałam tą oliwką? Ta oliwka ma cudowny skład. Ma 250 ml, kosztuje około coś 11 zł. Ja niestety wam dzisiaj te ceny powiem tak circa about, bo kupiłam to wszystko niektóre rzeczy 2 dni temu, niektóre 4 dni temu i po prostu nie mam paragonów, nie pamiętam. W każdym razie 250 ml, około 11-12 zł. Ja wcześniej szukałam, ale na tym dziale po prostu, gdzie są kosmetyki Baby Dream. A okazało się, że jej trzeba szukać tam, gdzie są takie rzeczy na rozstępy i na celulit, gdzie są takie balsamy do ciała. Świetny jest skład tej oliwki. Dla niedowiarków tutaj możecie sobie teraz zapauzować i przeczytać. Ale rozszyfrowując wam, na pierwszym miejscu w składzie, czytam w kolejności jak występują. Olejek sojowy, olejek ze słodkich migdałów, olejek z nasion słonecznika, olej jożoba, olej makadamia, później jest tokoferol i perfumy. Tokoferol to sprawdzałam, już nie pamiętam co to jest, ale coś takiego bardzo jakieś nie mega groźne, więc tak naprawdę mega naturalny skład, bardzo tania, pachnie taką oliwką dla dzieci. Mam zamiar używać na ciało, ale również na włosy, także dam wam znać, jak się będzie sprawdzać. Jeżeli chodzi o włosy, jak wiecie, ostatnio zakupiłam tą maskę z firmy Kalos z proteinami mlecznymi. Na początku, jak ją pierwszy raz użyłam, to mega siano i okropnie to wszystko się sprawowało. Ale później, już przy kolejnych użyciach, jest coraz lepiej, ale chciałam też mieć coś takiego, co po prostu zadziała, co będę mogła użyć tak na szybko i nie zostawiać tego na dłuższy czas jak maska. I mam tutaj produkt z serii Pantene Provi. To jest dwuminutowa maska intensywnie odżywiająca. Ona jest do włosów cienkich, delikatnych, bez obciążania, czyli nie ma na włosów obciążać, a ja jako posiadaczka włosów przetłuszczających się to bardzo na to liczę. 200 ml ceny zupełnie nie pamiętam. Zostawię wam na dole, gdzieś sprawdzę. I Marion. Ja z Marionu miałam taką odżywkę bez spłukiwania z octem malinowym. Teraz sobie wzięłam 7 efektów, ultra lekka odżywka z olejkiem arganowym. I jak widzicie, to jest odżywka dwufazowa. Tutaj mamy na górze wydzielony olejek. Musimy ją wstrząsnąć, spryskać włosy. Ona ma nam przywracać piękny połysk, regenerować włosy od wewnątrz i wygładzać, ułatwiać rozczeszywanie, układanie, wzmacniać, nawilżać miękkość, nadać elastyczność, chronić przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, zapobiegając puszczeniu się włosów. I właśnie na te czynniki zewnętrzne chciałam coś takiego fajnego, że sobie przed wyjściem z domu spryskać, bo włosy są narażone na zimno, na mróz. Nawet wiecie, ja tu noszę czapkę, to mi włosy wystają spod czapki, więc są narażone na zimno, na mróz, więc tak trzeba było to zrobić. Następna sprawa to jest Dermacos seria antiakne, żel głęboko oczyszczający z bioaktywnym wyciągiem z borowiny. O nim się nie będę rozwodzić, bo to jest dokładnie do pary z kremem, który posiadam,
z tej właśnie serii i o nich będzie osobna recenzja. To jest taki żel z delikatnymi drobinkami. Nieprzesuszenie ściąga, bardzo fajny. To jest 150 ml, znajdziecie go w Rossmanie w takim kartoniku i on kosztował 15 zł. I ostatnia sprawa to jest Bingo Spa. U nas to jest w drogerii Jasmin, gdzie jeszcze możemy to kupić, to nie wiem. To jest 100% olejek arganowy, jak widzicie kosztował 15,90. Jestem z niego mega zadowolona, to jest bardzo malutka pojemność, bo to jest 10 ml. Ale słyszałam, że lepiej kupić taki niż ten z biochemii urody, bo ten z biochemii urody ma podobne jeszcze jakieś dodatkowe składniki. A tu mamy 100% czysty olej arganowy. Ostatnio sobie nałożyłam jego krople na końcówki włosów i było wow i czad. No i lakiery do paznokci. Ostatnio pytałyście, co mam na paznokciach, tylko mi się już mam odpryski, bo sprzątałam u Alberta kuchnię. To jest lakier Vibo, seria Express Growth i to jest seria nowa New Trend i to jest kolor 481. To jest taki piękny, czerwono-różowo-malinowy odcień. I ja na niego położyłam odżywkę Vibo Express Growth, tą serię... nie wam tak pokazać, po prostu wam powiem. Serię Fluo Top, to jest taki super topper, który pięknie nabłyszcza, pięknie daje piękny połysk, świetnie wykańcza nam manikir, ale ona nam tak trochę zmienia odcień paznokci na trochę bardziej zimny, bo ona ma niebieski pigment w sobie, jest taka delikatnie niebieska i taka butelkowa zieleń, podobno hit tego nowego sezonu, to jest Golden Rose, seria Paris 234. Te lakiery z Golden Rose kosztują około 5-6 zł. Ten niestety nie wiem, bo ten mama kupiła, ale widzę, że on jest w rzeczywistości odrobinę ciemniejszy niż wy go tutaj widzicie. O, tutaj widać dobrze ten kolor. No i to tyle. Takie moje szybkie zakupy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać kciukiem, komentarzem czy subskrypcją, czy coś znacie z tych produktów, czy używałyście. I do następnego. Pa, pa!